Ech, co za nudy. Kiedyś to był prezes. Panie Blaterze, uznawany jest pan za prawdziwego wizjonera futbolu i jednocześnie mesjasza damskiej piłki nożnej. Co powinno się zrobić, by kobieca piłka zyskała na popularności? Zawodniczki powinny ubierać się bardziej kobieco. Na przykład nosić krótsze spodenki. Okej, mam świetny pomysł na ocieplenie naszego wizerunku. Weźcie jakąś skromną kwotę, coś koło 30 baniek i nakręćcie o nas film. I koniecznie weźcie Tima Rotha, żeby mnie zagrał. To ma być film o pięknie futbolu, tak? Nie, nie. Ludzie chcą oglądać działaczy, organizację imprez i tak dalej. To się super sprzeda. Pomieńcie tylko parę rzeczy i będzie super. Ludzie nas z powrotem polubią i jeszcze na nich zarobimy. Wzywał mnie pan? W czym mogę pomóc? Jak tam sobie radzi nasze arcydzieło kinematografii? Masz informacje z Rotten Tomatoes? Proszę. To znaczy, że krytykom się nie podoba? To znaczy, że krytykom się nie podoba. Okej, kij z tym. Blade Runner czy Fight Club też na początku zbierały słabe recenzje, a ludzie kochają te filmy. Ile zarobiliśmy w Stanach? $918, proszę pana. 918 milionów dolarów? To chyba rekord wszechczasów. Nie, zarobiliśmy $918. Niecały 1000. Rozstrzelać ekipę. Panie Sepie, dlaczego zdecydowaliście, że Mistrzostwa Świata w Katarze odbędą się zimą? To bardzo proste. Latem w Katarze jest na tyle gorąco, że nie da się w tym czasie zorganizować zawodów w tej skali. Nawet jeżeli jakimś sposobem udałoby się utrzymać odpowiednią temperaturę na murawie, to należy pamiętać też o kibicach. Całego Kataru schłodzić się nie da, trzeba grać zimą. Okej, rozumiem. A dlaczego dopiero teraz podejmujecie taką decyzję? FIFA to poważna, odpowiedzialna organizacja. Musieliśmy dokładnie przeanalizować wszelkie aspekty problemu i znaleźć najlepsze dla piłki nożnej rozwiązanie. Dbamy, troszczymy się o piłkę nożną. A nie można było się nad tym zastanowić, zanim przyznaliście Katarowi organizację turnieju? Następne pytanie. Ech, stare dobre czasy. Tęsknię. Jest nadzieja.